10 państw, które miały najwięcej papieży. Niedługo na kanale Światowa Historia pojawi się obszerny materiał, w którym dokładnie przeanalizuję poczet papieży i pokażę, jak ludzie na tronie papieskim się zmieniali. Teraz przedstawiam listę 10 państw, które miały najwięcej papieży. Turcja. Państwo położone w Azji Zachodniej na Półwyspie Azja Mniejsza, częściowo również w Europie Południowo-Wschodniej ze stolicą Wankarze. Tylko jeden Turek był papieżem, równie dobrze mogłem umieścić tutaj Austrię, Polskę albo Argentynę, ale chciałem, aby to był mniej oczywisty podpunkt. Tym jedynym tureckim papieżem był Jan V, właściwie to nie był Turkiem, tylko urodził się w Turcji, a był z pochodzenia Syryjczykiem, no ale urodził się w Turcji. Jako diakon w 680 roku został jedynym z trzech legatów papieskich wysłanych na Sobór Konstantynopolitański III do Konstantynopola. W momencie wyboru na papieża był archidiakonem. Gdy został wybrany na stolicę Piotrową, mógł być od razu konsekrowany, ponieważ cesarz bizantyński zrezygnował z zatwierdzenia, nie cieszył się dobrym zdrowiem, większość trwającego nieco ponad rok pontifikatu spędził w łóżku, zmarł w Rzymie, pochowano go w Bazylice św. Piotra Jan V, to 82. papież w okresie od 23 lipca 685 do 2 sierpnia 686 roku. Chorwacja, państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej nad Morzem Adriatyckim i graniczące od południa z Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. Nie dość, że Chorwaci są wicemistrzami świata w piłce nożnej, to jeszcze mogą pochwalić się. Dwoma papieżami. Pierwszy to Caius, święty kościoła katolickiego, papież w okresie od 283 do 296 roku. Najprawdopodobniej był spokrewniony z cesarzem Dioklecjanem i pochodził z Dalmacji. Jego grób z oryginalnym apitafium znaleziono w katakumbach świętego Kaliksta. Zwłoki odnaleziono 21 kwietnia 1622 roku, a wraz z nimi pierścień, którym pieczętował swe listy. W 1631 roku papież Urban VIII kazał przenieść je do kościoła tytularnego. Drugi chorwacki papież to Jan IV, 72. Papież w okresie od 640 do 642 roku pochodził również z Dalmacji. W czasie pontyfikatu wystosował list do biskupów irlandzkich ostrzegających przed. Pelaginizmem i potępiając zwyczaj obchodzenia Wielkanocy w czasie żydowskiej Paschy. Kiedy jego ojczysty kraj był w potrzebie, Jan IV wysłał tam opata Marcina i powierzył mu znaczącą sumę pieniędzy na wykupienie jeńców. W testamencie zapisał każdemu ze swoich księży roczne stypendium. Afryka prekonsularna. Terytorialnie odpowiada mniej więcej obecnej Tunezji i części wybrzeża Libii, jednakże śmiało można powiedzieć, że jest to współczesna... Tunezja. Pierwszym afrykańskim papieżem był Wiktor I. Starał się wprowadzić wszędzie świętowanie Wielkanocy w pierwszą niedzielę po 14 dniu miesiąca Nisan. Ponieważ nie wszystkie kościoły chciały się temu podporządkować, papież zagroził im ekskomuniką. Jednym z jego głośnych krytyków był Ireneusz z Lyonu, który wysłał do Rzymu list, w którym w ostatnich słowach skrytykował Wiktora I. Był pierwszym papieżem, który miał kontakty z Dworem Cesarskim, to on określił, że w specy i nagłych wypadkach należy używać do chrztu jakiejkolwiek wody. Drugi afrykański papież to Gelazjusz II, święty kościoła katolickiego, papież w okresie od 492 do 496 roku sformułował dogmat o grzechu pierwotnym i jako pierwszy tezeł rozdziału władzy cesarskiej papieskiej, która w późniejszych latach znalazła swoje rozwinięcie w ideach z okresu walki z cesarstwem. Wiele zarządzeń dyscyplinarnych Gelezjusza weszło na stałe do prawodawstwa kościelnego. Okres Pantyfikatu Świętego Galezego nazywany jest okresem galezjańskiego renesansu. Hiszpania, państwo w zachodniej części Europy Południowej, położone głównie na Półwyspie Iberyjskim, obejmujące także Baleary na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim, mniejsze wysepki oraz tereny na północy Afryki. Hiszpania miała trzech papieży albo dwóch. Jak to albo. A już mówię, Kalixt III to papież w okresie od 1455 do 1458 roku, Hiszpan. Aleksander VI to papież w okresie od 1492 do 1503 roku, również Hiszpan. A trzeci papież, a właściwie pierwszy z tej trójki, to Benedykt XIII którego nie uznaje się na listach ze względu na to, że ma tytuł antypapieża. Podczas konklawe po śmierci Klemensa VII we wrześniu Pedro, bo tak naprawdę miał na imię, podpisał kapitulację wyborczą, w której zobowiązał się w razie wyboru dążyć do zakończenia schizmy i w razie potrzeby poprzez sesję. 28 września 1394 roku wybór kardynałów padł właśnie na niego. Przybrał imię Benedykt XIII. 3 października 1394 roku przyjął święcenia kapłańskie, 11 października sakrę biskupią. Wbrew oczekiwaniom Benedykt XIII po wyborze nie wykazywał chęci abdykacji, lecz z całą mocą bronił legalności swego pontyfikatu i odrzucał naciski ze strony europejskich dworów i wielu duchownych. Potem na państwo kościelne spadł kryzys. Izrael. Państwo na Bliskim Wschodzie położone w Azji Zachodniej na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Jest to ziemia święta i naród wybrany, więc jest dziwne, że Izrael wywodzi jedynie trzech papieży. Pierwszy z nich to oczywiście Piotr Apostoł Uważany przez kościół katolicki Za pierwszego papieża Drugi żydowski papież to Eweryst Piąty papież w okresie od 101 do 109 roku O jego życiu niewiele wiadomo Mówi się, że nie był Żydem, lecz Hellenem Z żydowskimi korzeniami Ostatni papież z Izraela to Teodor I 73 papież w okresie od 642 do 649 roku Teodor uważany za opiekuna biedoty I dobroczyńcę Kościołów zmarł w czasie przygotowań do synodu, który miał się odbyć w 649 roku. Syrii Arabskie, państwo na Bliskim Wschodzie. Na tronie papieskim zasiadało czterech syryjczyków. Anicent, święty kościoła katolickiego, jedenasty papież, zabronił duchowieństwu noszenia długich włosów. W czasie jego pontyfikatu do Rzymu przybył biskup Smyrny, święty Polikarp. Dyskutował on z papieżem o dacie świętowania Wielkanocy. Następny to Syzyniusz, osiemdziesiąty papież który był takim autorem projektu gromadzenia Wapna w celu odrestaurowania murów Rzymu zniszczonych w wyniku najazdu Saracenów. Następny seryjczyk to Konstantyn, 88. papież w okresie od 708 do 715 roku. Następny i ostatni seryjczyk to Grzegorz III, święty kościoła katolickiego, 90. papież. Tuż po pogrzebie poprzedniego papieża został wybrany przez aklamację, którą wyraził oklaskami rzymski lud. Niemcy. Nasz zachodni sąsiad posiadał pięciu papieży. Pierwszy to Klemens, drugi papież w okresie od 1046 do 1047 roku. Zaraz po wyborze na papieża Klemens, II koronował Henryka na cesarza świętego cesarstwa rzymskiego, a jego żonę Agnieszkę na cesarzową. Wkrótce potem cesarz nadał sobie tytuł Patrycjusza i nakazał przysiąc, że Rzymianie nie mogą dokonać elekcji papieskiej bez zgody cesarza i Patrycjusza. Drugi niemiecki papież to Damas II papież w okresie od 1048 do 1048 roku panował miesiąc od lipca do sierpnia. Cieszył się poparciem króla Henryka III, z którym podróżował do Włoch. Gdy do króla dotarło poselstwo wysłane przez mieszkańców Rzymu zawiadamiające o śmierci papieża Klemensa II, Henryk zdecydował, że jego następcą zostanie wybrany Damazy. Następnie na tronie zasiadł Wiktor II, papież w okresie od 1055 do 1057 roku. Kolejny to Stefan IX od 1057 do 58 roku. Zdecydowanie sprzeciwiał się symonii i zawierania małżeństwa. Małżeństw przez księży usiłował wprowadzić celibat. Ostatni niemiecki papież to Benedykt XVI, niemiecki duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita Monachium, kardynał, dziekan Kolegium Kardynalskiego, papież i siódmy suweren państwa watykańskiego. Obecnie posiada tytuł emerytowanego papieża. Grecja. Grecy mieli aż dziesięciu papieży, pierwszy z nich, Sykstus I, zasiadł na tronie w 115 roku, a następnie dwóch jego następców również pochodziło z Grecji. Ostatni grecki papież zasiadł na tronie bardzo dawno temu, gdyż był to Jan VI i panował 4 lata od 701 do 705 roku. Francja na drugim miejscu znajduje się Francja, która w poczet papieży wprowadziła aż 16 ludzi. Pierwszy z nich to 139. papież Sylwester II, który panował w latach 999-1003. Włochy. Włochy, jak się domyślacie, to państwo, które najdłużej kontrolowało kościół, miało aż 216 papieży, z czego pierwszy włoski papież to drugi papież w ogóle linus. Zaś ostatni papież włoski to Jan Paweł I, który był papieżem w 1978 roku. Co ciekawe, przez 455 lat bo od 1523 do 1978 roku w Watykanie na tronie papieskim zasiadali wyłącznie Włosi. Zwyżej ten przerwał dopiero wybór Polaka. Carola foi